Zapraszamy do rozmowy z Patrykiem, który przedstawi swoją historię rodzinną. W ręce naszej rodziny wpadł ten oto zastaw. Moja prababcia Eleonora w 1927 roku dostała go od swojej mamy. W ten sam rok, w którym był on wyprodukowany. Jak na przedmiot, ma on bardzo bogatą historię. Kiedy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa, prababcię odwiedzili Niemcy. Ta, chcąc uratować swoje jedyne pieniądze, schowała je w dzbanku. Niemcy chcąc zabrać dobytek, przeszukali cały dom. Nie spodziewali się jednak, że pieniądze mają tuż pod nosem, gdyż dzbanek znajdował się w pokoju dziennym na stole. Żołnierze zostawili jednak po sobie pamiątkę w postaci wybitych okien. W lipcu 1973 roku moja prababcia przekazała moim dziadkom w dniu ślubu zastaw złożony z dzbanka i czterech filiżanek. Babcia Irena oprócz normalnego użytkowania posłużyła się nim jako rekwizytem w Teatrze Krakowskim. Serwis wędrował po rodzinie, aż w końcu 31 stycznia 1998 roku moja mama dostała go w prezencie ślubnym jako pamiątkę rodzinną.